Tarnobrzeskim Domu Kultury odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. W ramach uroczystości tradycyjnie wręczono nagrody prezydenta Tarnobrzega, które odebrali wyróżniający się dyrektorzy oraz nauczyciele. W tym roku Miejskie Święto Edukacji połączono z jubileuszem Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu. Dzień Edukacji Narodowej to najważniejsze święto polskiej oświaty. To forma upamiętnienia Komisji Edukacji Narodowej, czyli pierwszego Ministerstwa Oświaty. Kształtowanie systemu edukacji było związane z wieloma reformami króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a sama komisja została utworzona na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z 14 października 1773 roku. Data ta stała się symbolem, momentem zatrzymania i podziękowania dla pedagogów. Chciałbym oczywiście, korzystając z okazji, serdecznie podziękować. Podziękować Wam za ciężką pracę, za włożony trud w kształcenie naszych dzieci i naszej młodzieży. Zawód nauczyciela, często naprawdę niedoceniany, jest zawodem trudnym, który cały czas musi ewoluować i dostosowywać się do zmieniającej rzeczywistości. Spoczywa na Was coraz większa odpowiedzialność. Wraz ze zmieniającym się światem, otoczeniem, trudnościami, z jakimi muszą borykać się młodzi ludzie, to właśnie na Was spoczywa dodatkowa odpowiedzialność. To już nie tylko nauka, ale również trud związany z obserwacją i diagnozą tego, co kształtuje i zmienia naszą młodzież. Co roku 14 października o pracy nauczycieli mówi się wyjątkowo dużo, a pedagodzy odbierają życzenia, gratulacje oraz nagrody. Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej mają na celu pokazanie lokalnej oświaty z jak najlepszej strony. To idealna okazja, by docenić tych, którzy każdego dnia pracują na rzecz dzieci i młodzieży. Dziś oprócz tego, że jesteście nauczycielami, staliście się również terapeutami, od których tak wiele zależy, czasem nawet życie młodego człowieka. Takich działań nie da się normalnie udźwignąć, znieść, wziąć na siebie. To musi być pasja. Zawód nauczyciela musi być pasją i co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Z okazji tego dnia chciałbym życzyć Państwu dużo radości. Radości z bycia nauczycielem. Ale żeby to było możliwe, wiem, że musicie czuć, że jesteście doceniani. A ja Wam gwarantuję, że samorząd Tarnobrzega bardzo Was docenia. A edukację traktuje jako inwestycje. Inwestycje w przyszłość. Pragnę z tego miejsca złożyć wszystkim pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wytrwałości, cierpliwości oraz spokoju. Wyrażam ogromną wdzięczność i szacunek za dzielenie się tym wszystkim i tym całym skarbem, jakim jest wiedza. Niech ta ciężka praca, którą wykonujecie, przyniesie wszystkim nauczycielom, pracownikom oświaty oraz rodzicom zadowolenie, satysfakcję i wiele sukcesów. Osobom, które przeszły już na emeryturę, życzę zasłużonego odpoczynku oraz realizację swoich planów, marzeń i celów. Bardzo ważnym elementem uroczystości było ślubowanie nauczycieli oraz odebranie przez blisko 40 osób dokumentów poświadczających awans na kolejny stopień zawodowy. Następnie wręczono nagrody przyznane przez prezydenta Tarnobrzega, które odebrało prawie 20 osób. Mimo wielu problemów, które trapią oświatę, nikt tego dnia nie martwił się naborami do szkół czy też kwestiami finansowymi. Ja życzę Wam trochę wytchnienia, trochę spokoju w tej edukacji, trochę tego, żeby nie tylko docenienie, ale też możliwość rozwoju nam cały czas towarzyszyła, żebyśmy byli poszukiwaczami. Nauczyciel to jest mistrz, to jest ktoś, kto prowadzi młodego człowieka przez całe życie. W związku z tym musi być wzorem. Wzorem, drodzy Państwo. Ja wiem, być może bardzo często to słyszycie. Nauczyciel powinien być wzorem. Ale jak uczyć młodego człowieka, kiedy nie ma się mu nic do zaoferowania? Więc poszukujmy. Poszukujmy i bądźmy tymi mistrzami. To jest ten czas, kiedy warto czasem zahamować, przystanąć i zaglądnąć to, co zrobiło się w swojej edukacyjnej drodze do tej pory i co jeszcze przed nami.
Z okazji 60-lecia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu dyrektor placówki Mirosław Holuk odebrał wiele gratulacji i podarunków. Przekazywali je m.in. samorządowcy, przedstawiciele kuratorium oraz reprezentacja Związku Nauczycielstwa Polskiego. Uczniowie przygotowali program artystyczny, który w pigułce pokazał dorobek i historię placówki. Bolesław Prus powiedział, że rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia. To chwile, wobec których nie można przejść obojętnie. Momenty wyjątkowe, skłaniające do refleksji i przemyśleń. Najtrudniej jest zawsze odpowiedzieć dać rzeczy słowu. Więc najlepiej, gdy przytoczę tu słowa jednego z wielkich, Tadeusza Kotarbińskiego. Przeszłość, zachowana w pamięci, staje się częścią teraźniejszości. Niech ten jubileusz będzie więc okazją do wspomnienia tego, co było. I pochylania się nad teraźniejszością. Aby jasno spojrzeć w przyszłość, należy spojrzeć wstecz i wydobyć z przeszłości to, co najcenniejsze. Tarnobrzeska Trójka to w tej chwili ponad 600 uczniów, a szkoła, której patronem jest Alfred Freyer, słynie z wychowania w duchu sportu i sukcesów w wielu dyscyplinach. Placówka potrafi połączyć sport z nauką, o czym najlepiej świadczą sukcesy uczniów w wielu olimpiadach oraz dobre wyniki na egzaminie ósmoklasisty. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć, w tym z sukcesów, które przyniosły nam pierwsze miejsce we współzawodnicy sportowym w 2014 i obecnym 2024 roku organizowanym przez Podkarpacki Szkolny Związek Sportowy. Wielkim zaszczytem jest również krajowy certyfikat szkoły promującej zdrowie. To wszystko dowodzi, że nasza ciężka praca, determinacja i talent przynoszą wymierne rezultaty. Każdy medal, każdy puchar to nie tylko trofea, ale również symbole naszej wspólnej pasji i zaangażowania. Mówili, że nie kłamie, obiecali nam z tej wielkiej płyty marzenia. Mówili tak czasami, musi być, żeby było jak jest. Lepiej, gdy nie ma. Witajcie w naszym trójce, gdzie nigdy nic na naszego póki czas. Nadzieją trwaj, tu wszystko jest możliwe. Zwierzęta są szczęśliwe, zatrzymaj świat. Póki jeszcze trwa, niech nikt już nie zna. Witajcie w naszej trójce.